A przy naszym mikrofonie trener drużyny Białostockiej Akademii Siatkówki. Panie trenerze, pierwsze śliwki robaczywki, to tak można powiedzieć o tym pierwszym secie dzisiejszego spotkania. Ciężko wam się grało, a chyba zgodzi się pan, że problemy zaczynały się od przyjęcia. No tak, akurat ten element na samym początku nam troszkę jakby nie służył, ale to może spowodowane było tym, że zespół z Olsztyna bardzo wyszedł odważnie w zagrywce, odrzucił nas od siatki i spowodowało, że kilka przepiłek do tego wpadło w boisko. Zrobiło się trochę nerwowo, ale z czasem uspokoiliśmy nasze nerwy i po prostu im dłużej graliśmy, tym po prostu jakby szala przychylała się na naszą stronę. W tym pierwszym secie tak partiami oba zespoły zdobywały punkty, a to AZS, a to potem Bas gonił, potem znowu AZS odskakiwał. Skąd ta nerwowość tak troszeczkę w naszych poczynaniach? No to drużyna bez porażki, a dzisiaj na początku takie problemy. No właśnie to takie podejście, że drużyna bez porażki, więc na pewno te mecze same się nie wygrają, tak? Że musimy zostawić trochę serducha na tym boisku. Drużyna Olsztyna też trenuje, pracuje długo ze sobą, także na pewno to nie będzie łatwy przeciwnik, my o tym wiemy. Podchodzimy do każdego zespołu bardzo skoncentrowani, staramy się ich nie zlekceważyć i po prostu wtedy ten wynik będzie na naszą korzyść. Co powiedział pan w przerwie zawodnikom po tym pierwszym secie, że później już w tym drugim secie, no można powiedzieć, ta białostocka maszyna do wygrywania się tak mocno rozkręciła? Znaczy tu nie trzeba po prostu nic było mówić, po prostu uspokoić swoje nerwy, zacząć grać po swojej stronie, bo my skupiliśmy się na przeciwniku, a to sobie po prostu ustawić akcję po swojej stronie, zacząć swoje, a wtedy po prostu wszystko zacznie jakby się zazębiać. Kogo by pan wyróżnił w swoim spotkaniu? Dobre zawody chyba Kamila Guzewicza, on raczej pewny w tych atakach, ale też i Tobiasz Wojtkowski, też bardzo skuteczny. Tak, były takie momenty, że po prostu w pierwszym secie to akurat Kamil Guzewicz z zagrywką doprowadził, że ten wynik pojawił się na tablicy równowaga, tak? Więc akurat tutaj on był takim wiodącym zawodnikiem, a później w kolejnych setach to Tobiasz Wojtkowski też pokazał, że tutaj nie jest Kamil odosobniony i też chciał jakby wesprzeć kolegi. Czy Olsztyn czymś was dzisiaj zaskoczył? No znacie się, graliście ze sobą już w tym sezonie. Czy były jakieś niespodzianki? Znaczy to zespół, który po prostu może bardzo dobrze zagrać zagrywką, jeśli strzeli się. Wiemy, że to grają u nas na hali, także tego elementu może im wyjść, może im po prostu nie wyjść, tak? Początki były akurat dla nich owocne w tym elemencie, a później już grają z wyniku na styk, bo po prostu my prowadziliśmy, musieli z tej zagrywki troszkę mocniej zrezygnować, żeby nie popełniać błędów. Dzisiaj wieczorem będzie miał pan o czym myśleć, czy raczej spokojny wieczór, jutro kolejne spotkanie? Znaczy do każdego meczu musimy podejść spokojnie, także spokojny wieczór i po prostu zaczynamy jutro od nowa kolejny mecz. To my tego spokoju życzymy w jutrzejszym spotkaniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.